Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Pan Gremlin. Słuchajcie, jak już widzicie po miniaturce tego filmu, dzisiaj będę chciał obejrzeć memy. To memy na swój temat, może memy na temat swojej społeczności, ponieważ jakiś czas temu prosiłem was o to, żebyście przysyłali jakieś memy związane ze mną, związane z naszą społecznością. Mam ich w tej chwili tylko 4, no ale dobra, zobaczmy, co żeście przygotowali. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu odcinków, to koniecznie na maila, którego w tej chwili widzicie, możecie wysyłać memy związane, tak jak mówię, ze mną, z naszą społecznością. Tak, i koniecznie w tytule maila wpisujcie hasło memy, ponieważ nie chciałbym ich wcześniej oglądać, chcę je oglądać dopiero na odcinkach. Także co? Bez zbędnego przedłużania, jeszcze tylko pożebram troszeczkę o subiki. Pamiętajcie, zostawcie tutaj zamiast tego czerwonego szarego suba, bo jak będzie nas 4000, no to tą brodę postaram się zapuścić jeszcze mocniej i pomalować na zielono, tak jak to widzicie właśnie teraz. Także tak jak mówiłem, bez zbędnego gadania, przechodzimy do memów. Tak, zaczynamy od czegoś starszego, bo to jeszcze tworzyła pani Slime. Jestem najlepszy, zbanowałem sam siebie. Tak. Ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to mała przypominajka, tutaj w montażu wstawię wam, jak to sam siebie zbanowałem. No, ale zobaczcie sami. W ogóle jak tak patrzę na te tereny, czy te posiadłości tych naszych graczy tutaj, to ja mam wrażenie, że ja sam mieszkam w jakiejś lepiance. Przepraszam bardzo, ja mieszkam w piwnicy. A ja nie mam żadnego mieszkania, ale więc wybrała się trój. Pani Slime, mam do ciebie propozycję. Tak. Ale Gami nie może tego słyszeć. Dobra, ja sobie pójdę tam obserwować, no co? Możesz zamieszkać ze mną. Dziękuję za propozycję, ale chyba wybuduję sobie coś własnego. O, no to... Oj. Boże, sam siebie zbanowałem! Ja pie... Dobra, dobra. Koniec serwera. Tak to jest, jak mężczyzna jest... Zawału. Odej, czekajcie. Jaki misklik, a już wiesz, już chciałem tutaj... No, Mani, nie będziesz tutaj mojej kobiecie proponować wspólnego mieszkania, tak? Dobra, lecimy dalej. Co? Co? Nożyce? Nie wiem, co z tyłu chodzi. Aha, chyba... Że liczę do 3? Co? Okej. Nie wiem, może ktoś mi to w komentarzu wyjaśni, o co chodzi, bo ja nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. Tak, tu mi nie dziękuję, bo wolę 7 Daysa. I krótkie wyjaśnienie. Dlaczego 7 Daysa wolę? Ponieważ na przestrzeni miesiąca wyłapałem praktycznie 4 kary turniejowe właśnie w CSGO na 7 dni. Ile? I to w jakichś kuriozalnych okolicznościach, bo raz się po prostu wszyscy wygłupialiśmy, tak? I zaczęliśmy sobie strzelać heady. No i faktycznie, jak jestem tego heada chyba Sasikowi czy tam Sujkowi, wtedy wystrzeliłem i dostałem pierwszego 7 Daysa. Minęło 7 dni, pograłem parę godzin, wyrzuciliśmy cheatera z naszej drużyny i dostałem kolejnego 7 Daysa. Później znowu żeśmy się wygłupiali i później nie pamiętam to, ale to tak było właśnie jeden za drugim, że miałem odstęp jeden dzień maksymalnie, czy tam półtorej, więc tak. Dobry, to jest dobry mem.
Dobra, zobaczmy co tu jest przygotowane. Pożyczkę. Nie, dlaczego? Ja naprawdę nie lubiłem tego skina. Dlaczego? Dlaczego wy się tak znęcacie? Dobra, dzisiaj było troszeczkę mało tych memów. Szczerze mówiąc, w momencie, w którym chciałem nagrać ten odcinek, wam to mówiłem, miałem nadzieję, że tego będzie znacznie więcej. Także tak jak mówię, jeżeli będziecie chcieli więcej, to koniecznie podsyłajcie mi takie memy do mnie na maila. Ale mam dla was jeszcze jedną rzecz. Jeżeli pod tym filmem uzbieracie 50 łapek w górę, to jestem w stanie nagrać wam odcinek, w którym będę de facto komentował cały paradokument, w którym sam wystąpiłem, tak? To będzie troszeczkę coś innego niż to robi, nie wiem, Naruciak czy jakieś inne jego podróbki, tak? I myślę, że moglibyśmy coś takiego nagrać, tak jak mówię, 50 łapek w górę. Ile? I jestem w stanie nagrać taki materiał, ale mam jeszcze dla was jeden mały bonus. Kolejny, że tak powiem, spoiler. I kto dotrwał do tego momentu, oczywiście w komentarzach pisze spoiler. Spoiler z trzeciej edycji serwera Gremlinowo, który jak wszystko na to wskazuje, wystartuje już w najbliższy poniedziałek. Są na to spore szanse. I tak, słuchajcie, serwer ten będzie trochę mocniej roleplayowy. Gracze będą mieli możliwość wyboru na starcie edycji swoją rolę, której będą musieli się trzymać do końca, i te role będą miały pewne określone założenia, pewne określone możliwości i będą potrzebowały innych osób do tego, żeby samemu się rozwijać. Niektóre możliwości prawdopodobnie mogą jeszcze ulec zmianie ze względów różnych pluginowych, ale będziemy starać się tego trzymać. Będzie wprowadzony górnik, który będzie miał najprawdopodobniej dwa razy szybsze kopanie i zawsze będzie miał fortunkę 2. Będzie meblarz, tylko on będzie mógł tworzyć i sprzedawać meble. Będzie rolnik, tylko on sprzedaje i tworzy chleby. Znaczy, każdy będzie mógł posadzić ziarno, tak, ale nikt chleba de facto nie zrobi. Będzie policjant, który będzie wsparciem adminów i będzie mógł tepnąć tylko i wyłącznie kogoś do więzienia. Komornik będzie ścigał niepłacących podatków. Lekarz jako jedyny będzie mógł kraftować i sprzedawać miksturki. Kowal tylko... U kowala będzie można sprzedawać zbroje i tylko i wyłącznie kowal będzie w stanie je wykraftować, wszystkie zbroje powyżej żelaznej zbroi, czyli zwykły gracz będzie w stanie sobie uszyć zbroję ze skóry, ale jeżeli będzie chciał żelazny set, będzie musiał udać się do kowala. Będzie egzaminator, który będzie prowadził szkołę jazdy, będzie handlarz, który będzie prowadził i sprzedawał auta i inne pojazdy. I z tego co się orientowałem, chyba nawet będą statki kosmiczne, bo tak jak pamiętacie, będzie to wszystko w kosmosie. Będzie szejk, który będzie jako jedyny miał możliwość sprzedawać paliwo do tych pojazdów. Strażak zawsze będzie miał w eku wiadro wody i będzie miał prawo dawać mandaty za przepisy peposz. Będzie wprowadzona jeszcze ranga youtuber, ranga VIP. I słuchajcie, będzie też dość istotna zmiana. Sami już, szczególnie to się tyczy osób z non-premium. Nie będziecie już tak mogli swobodnie co chwilę zmieniać skinów. Natomiast, żeby nie było tak, że osoby non-premium biegają tylko w skinach Alexa bądź Steve'a. To będzie możliwość po prostu za pierwszym razem u administracji bezpłatnie sobie wymienić taką rangę, tak? Nie rangę, skina,
a później już będzie można to, tego skina przy kolejnych razach wymienić za 500 szlamu. No ale to myślę, że będzie bezproblemowo. Jeszcze na chwilę obecną myślimy, czy to uda się zrobić bezpośrednio u administracji, będzie trzeba robić, czy za pierwszym razem u administracji, a później już tylko u NPC-ta. Nad tym jeszcze pracujemy, no ale tak jak mówię, to potrwa nam jeszcze tylko kilka dni, więc mam nadzieję, że czekacie. Napiszcie mi w komentarzu, tak na razie wstępnie, która ranga wam się najbardziej podoba, jaką rangę może, czy jakie jeszcze uprawnienia byście wprowadzili dla konkretnych grup, może konkretnych zawodów, może o czymś zapomniałem, tak? Może o czymś czegoś nie przemyśliliśmy. Póki co, ja dziękuję wam za dziś, trzymajcie się, cześć!